inwestycje, rozwój technologiczny, innowacje, czy też jak odważyć się myśleć inaczej. O tym wszystkim porozmawiam z ekspertami, których będę gościł w studiu Innowacyjne Pomorze Zachodnie. Zapraszamy do obejrzenia i wysłuchania naszych rozmów. Moim gościem jest Michał Sadowski, założyciel Brand 24. Cześć, Michał. Cześć, witaj. Michał, ja myślę, że jesteś osobą, której nie trzeba przedstawiać się wszystkim i scharakteryzowałbym ciebie, że technologia, nowoczesne technologie to twoje drugie imię. Czy zgadzasz się z tym? Moje drugie imię to miało być Marek, ale rodziców nie było na nie stać za bardzo, więc nie mam drugiego imienia tak naprawdę. Nie wiem, czy jestem osobą, której nie trzeba przedstawiać, ale rzeczywiście technologie są mi bardzo blisko i dominują moje życie. Chciałbym nawiązać do tego, że mniej więcej dekadę temu zostałeś laureatem Aulera, a więc była to nagroda dla jednej z najlepszych nowoczesnych spółek technologicznych w Europie. Jak wspominasz tamto wydarzenie? No to był dla nas duży przełom. Tego typu nagroda ma możliwość urealnić biznes w oczach klientów, też w naszych oczach, bo to dla nas, był to dla nas bardzo mocny sygnał, że jesteśmy na dobrym tropie. Wtedy mieliśmy już pierwszą sprzedaż, mieliśmy pewnie pierwszych kilkudziesięciu, może nawet kilkuset klientów, na razie tylko w Polsce, bo jeszcze wtedy byliśmy lokalnym biznesem, zanim wyszliśmy globalnie na świat, więc to było dla nas naprawdę bardzo duże, duże wydarzenie. Ja pamiętam, jak przechadzałem się tam po zapleczach tego stadionu, na którym to miało miejsce i nie do końca mogłem to uwierzyć, że tego Aulera dostaliśmy. No i oczywiście staraliśmy się to też ogrywać w rozmowach z klientami. To pomogło nam przebić się przed nowych klientów. Pamiętam, że jedną z nagród wręczał nam przedstawiciel HP, które też zaczęło testować nasz produkt. I tak jakby poza splendorem i sławą pomogło nam to w takich bardziej przyziemnych, operacyjnych sprawach. Jak wspomniałem, to był sukces sprzed dekady. Do tego czasu oczywiście było wiele innych sukcesów, ale myślisz, że teraz, dajmy na to w roku 2023, byłoby łatwiej czy trudniej zostać najlepszą nową spółką technologiczną w Europie? Na pewno trudniej. Poziom rośnie z roku na rok i to, co robią dzisiaj czasami nastoletni przedsiębiorcy, przerasta moje pojęcie, jak porównuję do tego, co ja robiłem w wieku kilkunastu lat, no to ciężko jest naprawdę porównać. Ci młodych przedsiębiorcy, których spotyka się w tej chwili na różnego typu wydarzeniach branżowych, na różnego typu konferencjach, posiadają nie tylko techniczne umiejętności budowy w zasadzie biznesu, wszystkie techniczne umiejętności, które są potrzebne do tego, ale też często posiadają biznesowe obycie, które mi przyszło, o ile przyszło, o ile możemy mówić, że przyszło, to przyszło pewnie wiele lat po starcie samego biznesu, więc myślę, że co roku jest trudniej, choć oczywiście są też pewne aspekty, które sprawiają, że jest troszeczkę też łatwiej pod pewnymi punktami, jak na przykład technologia staje się tak trochę niewidzialna. Kiedyś zbudowa serwisu internetowego wymagała bardzo, powiedziałbym, twardych umiejętności programistycznych. Dzisiaj oczywiście ci programiści są nadal na wagę złota, ale wiele rzeczy, wiele projektów, takich jak prosty sklep internetowy, jesteśmy w stanie zrobić, wyklikać w zasadzie bez jakiejkolwiek wiedzy programistycznej przy wsparciu nowych technologii, takich jak sztuczna inteligencja, która staje się asystentem w wielu dziedzinach naszego życia. Jakby stworzenie czegoś jest łatwiejsze niż kiedykolwiek. To tworzy niestety kolejne problemy, bo jeśli próg wejścia jest niżej niż kiedykolwiek, no to konkurencja jest dużo, dużo większa. I jakby w naszych czasach nas trochę uratowało to, że nie mieliśmy tej konkurencji tak dużo. W naszym otoczeniu niewiele było startupów, które się gdzieś tam rozwijały. W tej chwili tych startupów jest dużo, dużo, dużo więcej. Czy możemy powiedzieć, że ten sukces wziął się z tego, że zrobiłeś to wtedy, a nie dzisiaj? Że wtedy było łatwiej? Tak, myślę, że czas i miejsce ma kolosalne znaczenie. Wydaje mi się, że dzisiaj też
jakby odnieślibyśmy sukces, może z nieco innym produktem, może w nieco innej formie. Jakby ja typowo, jak jestem pytany, ile było szczęścia w budowie biznesu, to mówię, że sporo, ale to szczęście sprawiło, że ta ścieżka wyglądała tak, jak, tak, a nie inaczej, ale wydaje mi się, że ten sukces po prostu ze względu na ciężką pracę i wiele lat cierpliwości by przyszedł, jeśli nie tą ścieżką, to inną, może w innej branży, może w innym biznesie, ale gdzieś tam by się pojawił. To może jest troszeczkę nieskromne, bo no ale prawda jest taka, że nie mamy żadnych jakichś super umiejętności poza pewnie cierpliwością, która gdzieś tam może nas wyróżniać na tle innych przedsiębiorców. Robimy to już 13 lat i jedną firmę i to jest może to, co różni nas od ludzi, którzy się może trochę szybciej poddają albo zniechęcają do budowy biznesu. Zdobyłeś tytuł Startup Founder of the Year. Czy to po prostu znaczy, że ty umiesz startupy, niezależnie od tego, jaki jest potencjał, gdzie jesteś, jakie są czasy? No, ja bym powiedział, że to umie, jakby to jest dowód na to, że potrafię się dobrze sprzedać, ale niekoniecznie może jestem najlepszym startupowcem. Często spotykam projekty, które są rozwijane w takiej trochę ciszy, gdzieś tam za kulisami. Często nie słyszymy o nich, albo jak już słyszymy, to mają setmilionowe przychody. Więc jakby dobrze znać swoje miejsce w szeregu. Ja myślę, że jedną z moich niewielu umiejętności jest to, że umiem się w jakiś sposób sprzedać. W ogóle potrafię dobrze sprzedawać. To pomogło nam na pierwszych etapach rozwoju produktu, ale powiedzmy w późniejszej fazie to też pomaga mi sprzedać trochę wizerunek firmy, sprzedać siebie jako człowieka, który być może dla niektórych jest gdzieś tam ciekawy. Natomiast nie powiedziałbym, że jestem najlepszym startupowcem. Tutaj trudno wybrać kryteria doboru, ale dla mnie takim kluczowym kryterium są po prostu wyniki firmy. A tutaj, mimo że jesteśmy dumni z tego, co udało się osiągnąć i zrobić, to w tych firm większych od nas jest naprawdę w Polsce niemało. Niedawno obchodziliście 12-lecie i powiedziałeś, że w życiu zarządzającego najtrudniejsze jest pierwsze 12 lat, a potem już z górki. Ile w tym prawdy, a ile w tym żartu? Bardzo dużo prawdy, przynajmniej dla mnie. Oczywiście są biznesy, które odpalają dużo szybciej, które dochodzą do zysków dużo szybciej. Dla nas ta droga przebiegała w bólach przez pewnie 10-11 lat, zanim pojawiły się pierwsze zyski. W tym roku te zyski już osiągnęły kilkumilionowe kwoty i takie kwoty, które dają spółce pewien, może nie komfort, ale pewien, jakby minimalizują ryzyko wielkiego pożaru, który istotnie wpłynie na gdzieś tam jej losy. Więc w tej chwili jest taki najfajniejszy moment w rozwijaniu Brand24. Mamy fenomenalną załogę, mamy ogromną większość miejsc, o których jakby zawsze marzyliśmy, obsadzoną, to znaczy ludzi, z którymi współtworzymy ten biznes. Więc mamy fantastyczny zespół, który ma niesamowite tempo tworzenia nowych funkcji, produktów, nowych produktów, więc mamy w tej chwili wszelkie zasoby, żeby tak trochę tłumaczyć naszą wizję na wykonanie, na egzekucję. A przez pierwsze, powiedziałbym, 10 lat, no to był taki model bardzo startupowy, gdzie na wszystko brakowało kasy. Nigdy albo bardzo rzadko było nas stać na jakby już ludzi, którzy mają już kompletnie wszystkie możliwe skille, których my poszukujemy. Bardziej nasza rekrutacja musiała wyglądać na zasadzie rekrutowaliśmy ludzi, o których wierzyliśmy, że za rok, dwa będą najlepsi na rynku, a nie już są. Więc jakby dużo gdzieś tam wiązania końca z końcem w pewnym sensie. Więc teraz mamy ten pewien komfort, który pozwala jakby tę wizję przekuwać w produkt lepiej niż kiedykolwiek.
Powiedziałeś, że bardzo dużo w tym prawdy, mniej żartu, czyli zakładam, że w przypadku 15 urodzin, 15-lecia nie powiesz, że najtrudniejsze było 15 lat, czy jednak to tak po prostu musi wyglądać? No nie, jakby nie obiecam tego, bo chyba co roku mam taki status, że pierwsze 10, pierwsze 11, pierwsze 12 lat najcięższe, potem już z górki. Nie, bo jakby wydaje mi się, że z jedną taką refleksją, którą ja mam po 12 latach budowy biznesu, czy 13, licząc od momentu startu prac nad pomysłem, to jest taka refleksja, która podpowiada, że tak naprawdę ludzie nie doceniają tego, jak wiele czasu trzeba włożyć w to, żeby coś wykiełkowało. I postrzegają często prowadzenie biznesu, szczególnie młodzi przedsiębiorcy, jako sprint, a nie maraton. Myślą, że to są 2-3 lata ciężkiej pracy, a potem odpalamy, jakby odcinamy kupony, kupujemy flotę Ferrari, jacht w Saint-Tropez i żyjemy w luksusach, a firma kręci się sama. I oczywiście pewnie są takie przypadki, ale pewnie te przypadki nie powinny być dla nas wzorem. No, tak jak ciężko postrzegać jako wzór kogoś, kto wygrał w Totolotka. Wydaje mi się, że wzorem powinny być biznesy, gdzie ludzie sobie po prostu wykrajają od losu pewną wartość, pewną pozycję i to niestety potrzebuje czasu. W większości przypadków potrzebuje dużego nakładu czasu i, no i trzeba być tego świadomym, a niestety zarówno media, jak i gdzieś tam kultura startupowa promuje wizerunek wczoraj student, dzisiaj milioner, który jest w dominującym stopniu po prostu nieprawdziwy. Więc ja często mówię o tym, o tej ciężkiej pracy przez lata budowy biznesu, staram się przypominać o tych wyrzeczeniach, o tym, że w większości przypadków założyciele nie zarabiają dobrze przez pierwsze lata, o ile w ogóle zarabiają. Jakby ja przez pierwsze 10 lat nie byłem nawet w pierwszej piątce najlepiej zarabiających ludzi w mojej własnej firmie. Także dopiero teraz gdzieś tam się do niej przebijam. Także warto o tym mówić, bo niestety, tak jak mówię, ten instagramowy wizerunek przedsiębiorcy jest nieco, mówiąc delikatnie, inny i po prostu nieprawdziwy. To jest bardzo ciekawe, co powiedziałeś. Chciałbym to podkreślić, że na początku, w pierwszych latach działalności nie byłeś wśród najlepiej zarabiających osób we własnej firmie. Sam to traktuję jako wskazówkę, która po prostu musi tu paść. Natomiast chciałbym nawiązać do tego, że byłeś obecny podczas gali finałowej trzeciej edycji konkursu gospodarczego Twój biznes pod banderą sukcesu. Mogłeś tam podzielić się własną wiedzą i tak w punktach opowiedzieć, jak rozwinąć swój biznes w internecie. Czy to są takie, można powiedzieć, sztywne punkty, które byś przedstawił 5 lat temu obecnie i za 5 lat również? Czy to również jest taka wiedza płynna, która cały czas ulega ewolucji? Jak rozwinąć, wystartować swój biznes w internecie? Tak, to jest wiedza, która ulega ewolucji na pewno. Pojawiają się nowe refleksje z perspektywy wielu lat. Też to jakby to, w jaki sposób ja do tego, do prowadzenia biznesu podchodzę, zmienia się, choć są rzeczy, które są pewnie ponadczasowe. Ten maraton, a nie sprint, jest jedną z takich pierwszych rzeczy, o których zazwyczaj mówię. Druga typowa rzecz to zbyt późny start. Większość biznesów startuje zbyt późno, próbując dopracować wersję i za późno jakby zderzając ją z jakby ludźmi, dla których produkt jest tworzony. Bardzo wiele startupów ma też problemy ze zbieraniem wiadomości zwrotnej, takiego feedbacku, który jest bezcenny, szczególnie na początkowym etapie rozwijania biznesu czy produktu. I pewnie tego typu dobrych praktyk jest więcej. No, bardzo mała część nowych biznesów jest świadoma tego, jak ważna jest sprzedaż jako takie właśnie źródło tej informacji zwrotnej, dzięki której wiemy, czy to, co stworzyliśmy, jest faktycznie komuś przydatne, czy nie, czy ktoś jest skłonny za to zapłacić. Zazwyczaj założyciele mają taki
naiwny światopogląd, wierząc, że budowa startupu to budowa technologii, produktu, a klienci sami przyjdą. Jakby otwarcie produktu na świat to jest jakby przecięcie wstęgi i klienci sami przyjdą. Oczywiście tak nie jest, oczywiście ta sprzedaż jest jednym z takich kluczowych aspektów. No i tych błędów obserwujemy naprawdę bardzo dużo, ale też z biegiem lat pojawiają mi się nowe refleksje. Większość błędów, ja często robię takie prezentacje, ten kongres, o którym wspominałeś, miałem przyjemność być tam prelegentem. Bardzo dobrze wspominam też laureatów konkursu i w ogóle finalistów konkursu, który był wtedy ogłaszany i jakby którego finał ma miejsce przy okazji tej gali, bo te biznesy stały na naprawdę bardzo wysokim poziomie. Jakby pamiętam takie projekty jak Easy Footings czy Geobike i to były takie naprawdę firmy, które już na tym etapie robiły duże wrażenie i często udawało im się unikać tych błędów, o których ja zazwyczaj mówię, błędów, które ja sam popełniałem, bo najczęściej to jest tak, że w prezentacjach, o których ja opowiadam, ja jakby podkreślam, że to nie są moje tutaj wymądrzania się, to nie jest tak, że ja z pozycji super mentora, który z boku obserwuje błędy, może je pomóc poprawić, tylko to były błędy, które ja sam popełniałem. Nawet ten, o którym tutaj mówiłem, to jakby nie trafiony, jakby nierealny obraz życia przedsiębiorcy, ja sam ten błąd popełniałem. Ja sam wierzyłem, że bycie przedsiębiorcą jest taki super cytat, który już z perspektywy lat nie wydaje mi się taki super, że bycie przedsiębiorcą to życie przez parę lat tak jak większość ludzi żyć nie chce, aby móc przez resztę życia żyć tak jak większość ludzi żyć nie może. I tak mi się wydawało, że to będzie kilka lat charówki, ale potem jakby będzie Coco Jumbo. Tu się okazuje, że jest to trochę jednak więcej niż te kilka lat tej charówki. Nadal warto, nadal nie zamieniłbym tej drogi na żadną inną, ale trzeba być świadomym tych wyzwań, które przed nami stoją. Wiem, jak ważnym aspektem jest widoczność w sieci. Czy zatem moglibyśmy postawić znak równości między widocznością a wiarygodnością? A jeśli nie, to jak w takim razie uzyskać tę wiarygodność? Jak ją zdobyć? Oj, tego znaku równości bym nie postawił. Przykład znanych celebrytów z ostatniego czasu pewnie dobitnie pokazuje, że bycie znanym niekoniecznie równa się z byciem poważanym i byciem autorytetem. Także myślę, że dla marek kluczowe, jakby internet jest właśnie kluczowym medium z perspektywy właśnie autorytetu, właśnie tego, co wiemy o firmie, czego możemy się dowiedzieć o marce, czy o firmie po wpisaniu jej nazwy w wynikach wyszukiwania, na co trafimy na różnego typu forach dyskusyjnych, mediach społecznościowych. Wiemy, że tego typu wpisy pozytywne lub negatywne mają bardzo istotny wpływ na sprzedaż, na percepcję marki, potrafią w zasadzie budować nowe, wspaniałe marki, jak i w pewnym sensie zabijać istniejące, które po prostu mają jakieś problemy. Albo jakby widać, że o ten autorytet nie dbają. Są oczywiście segmenty, w których ten autorytet jest drugorzędny, bo myślę, że producent jakichś półproduktów do fabryk może nie być jakoś mocno eksponowany w internecie, choć jego strona nadal powinna budzić jakby wiarygodność, bo inaczej ciężko mu będzie sprzedać swój produkt do kolejnych fabryk. Także na pewno jest to taka platforma, która jest głównym medium wiarygodności w internecie lub jej braku, ale tu między popularnością a wiarygodnością znaku równania niestety postawić nie można. Albo niestety. Mówiliśmy już o konkursie Twój biznes pod banderą sukcesu. Wspominałeś o bardzo ciekawych projektach. Czy znasz może inne ciekawe projekty z województwa zachodniopomorskiego lub też firmy, które bardzo mocno są widoczne w sieci, które odniosły sukces i mogą stanowić taką markę Pomorza Zachodniego? Na pewno jest wiele takich biznesów. Te, które pierwsze przychodzą mi do głowy, gdzie
czasami znam twórców, to na pewno Coffee Desk, świetna platforma, która pomaga szczególnie biznesom zamawiać kawy w internecie. To jest też sieć kawiarni w całej Polsce. To jest firma, która połączyła bardzo dobry produkt z niesamowitą obsługą klienta i tym, na tym zbudowali wielomilionowy biznes. Inny przykład to Tidio. To jest z kolei online chat. We Wrocławiu mamy live chata, który jest jednym z liderów tego typu rozwiązaniach na świecie, a w Szczecin jest bardzo mocny, bo ma Tidio. Rozwiązanie, z którego korzystają tysiące, jeśli nie dziesiątki tysięcy klientów na całym świecie. Naprawdę fantastyczny produkt. Też firma, która jest bardzo poważana w sektorze biznesów subskrypcyjnych na całym świecie. Także na pewno w zachodniopomorskim tych biznesów, o których jakby słyszymy nie tylko w Polsce, ale i przede wszystkim pewnie za granicą, jest niemało. No właśnie, województwo zachodniopomorskie cechuje wysoka przedsiębiorczość. Co takiego fantastycznego, można powiedzieć, biznesowo, przedsiębiorczego, można nawet powiedzieć, jest na Pomorzu Zachodnim? Trudno powiedzieć, ale miałem ostatnio takie przemyślenia związane gdzieś tam ze statystykami też z miejsc, w których po prostu fajnie się żyje, bo jest morze, jest lepsze powietrze, możemy wdychać jod. Ja uwielbiam polskie morze, więc wydaje mi się, że w takich warunkach może być po prostu lżejsza głowa na to, żeby myśleć trochę niesztampowo i szukać rozwiązań może własnych, a nie tylko już dostępnych na rynku. Poza tym ja też jakby miasta wchodzące w skład zachodniopomorskiego, szczególnie Szczecin, kojarzę jako miasta, które mają fantastyczne uczelnie i produkują bardzo wysoko wykwalifikowanych specjalistów w swoich dziedzinach. Wydaje mi się, że tam, gdzie są łebscy ludzie o wysokich kompetencjach, szczególnie technologicznych, to są miejsca, w których takich biznesów jest na pewno niemało. No właśnie wspomniałeś o uczelniach wyższych. Szczecin to bardzo prężny, silny, rozbudowany ośrodek akademicki. Ty jako osoba, która odniosła sukces, będąca wiele lat w branży, czy mógłbyś w tym momencie wskazać kilka takich kierunków akademickich, kierunków studiów, które nie tyle co będą przyszłościowe, ale już teraz na przykład warto studiować? Pytam się z perspektywy, z położenia nastolatka, który myśli o tym, co zrobić za kilka lat, jaką obrać ścieżkę edukacji, aby za 5-6 lat, dajmy na to studiów, być zadowolonym z drogi, jaką się obrało. Tak, na pewno nie zaskoczę, mówiąc o sztucznej inteligencji i o tym, że jesteśmy świadkami największej rewolucji, być może od czasu powstania samego internetu, i wszelkie kierunki powiązane ze sztuczną inteligencją będą pewnego rodzaju gwarancją bardzo dobrych warunków na rynku pracy i bardzo pewnie płynnego wejścia w ten rynek pracy po uczelni. To, co obserwujemy z naszej perspektywy, to widzimy rozchwytywanie ludzi z tych kierunków już na drugim, czasami nawet pierwszym roku studiów, więc abstrakcyjnie wcześniej. Myślę, że drugim takim elementem będzie programowanie, które wbrew temu pierwszemu, czyli rewolucji związanej ze sztuczną inteligencją, ma się bardzo dobrze i myślę, że programistów, którzy dodatkowo pewnie będą mieli jakiś background związany ze sztuczną inteligencją, no to już będzie w ogóle creme de la creme i jakby niesamowita opcja. Oczywiście tam będzie pewnie najtrudniej się dostać, natomiast pewnie w różnych segmentach, w różnych, powiedzmy, branżach, nie tylko branży programistycznej, a takim typowym IT, ale pewnie też branży mechanicznej, nie wiem, górniczej, nie trudno mi sobie wyobrazić, że będą powstawać kierunki, które mają jakąś ekspozycję na tą sztuczną inteligencję, która wydaje mi się będzie przybijać się do wszelkich sfer naszego życia, ale także właśnie wszelkich
sfer edukacji, więc pewnie takimi najmocniejszymi typami są kierunki związane z AI i kierunki związane z technologią. Wydaje się, że Polska jest jednym z najfajniejszych hubów technologicznych w tej części Europy. Mamy bardzo, bardzo dobre opinie na temat, czy jakby z całego świata opinie na temat polskich programistów, polskich specjalistów technologii, więc też w globalizującym się świecie absolwenci tego typu kierunków będą mogli aplikować nie tylko do polskich firm, ale będą mogli walczyć o najwyższe stanowiska w zasadzie we wszystkich możliwych firmach na świecie. Szczecin, Pomorze Zachodnie stanowi świetne miejsce, aby zdobyć wiedzę, doświadczenie i można powiedzieć obrazowo wypłynąć w świat. Jest to oczywiście obszar, gdzie naprawdę moglibyśmy sporo rozmawiać o innowacjach. Natomiast chciałbym się spytać, co jest największą innowacją w życiu Michała Sadowskiego? O, w ostatnim czasie to na pewno też sztuczna inteligencja. Jakby totalnie, powiedziałbym, może nie zdominowała, ale przesiąkła, przeniknęła do mojej codziennej pracy. W zasadzie dzień, w którym nie korzystam z czata GPT jako asystenta do pracy czy podsumowań, to jest ciężko wskazać taki dzień. W zasadzie w tej chwili w dowolnych produktach, z których korzystam, mam jakiś aspekt sztucznej inteligencji. Nawet ta rozmowa, którą tutaj nagrywamy i którą będę podsyłał jako plik audio, będzie on przetworzony dodatkowo przez mechanizmy sztucznej inteligencji po to, żeby mój głos, mam nadzieję, dla słuchaczy był jak najbardziej komfortowy. Więc tego typu rozwiązania naprawdę bardzo mocno przeniknęły do naszego życia i to jest taka główna innowacja, którą pewnie w ostatnim czasie mógłbym wskazać, dominuje. I na zakończenie bardzo przyjemne pytanie. Michał, co zrobić, aby odważyć się myśleć inaczej? Wydaje mi się, że taką dobrą receptą na zdobycie tej odwagi, na myślenie inaczej jest próba wczucia się w rolę dziecka. To znaczy to, jak ja myślę o tej takiej nutce przedsiębiorczości, o tym właśnie myśleniu inaczej, to myślę o tym jako o byciu dzieckiem znowu przez chwilę, jak o byciu świeżą istotą na tym świecie, która kwestionuje wszystko. Ja mam córki w wieku 8-11 lat, ale pamiętam, że przez pierwsze 5-6 lat swojego życia one zadawały jakieś 350 pytań dziennie. Kwestionowały wszystko. To, dlaczego drzwi są prostokątne. To, dlaczego klamka musi tak wyglądać. To, dlaczego stół w ten sposób działa. To, dlaczego jeździmy tramwajami albo samochodami, a nie latamy. I umiejętność takiego trochę cofnięcia się mentalnie w pewnych aspektach do tej fazy bycia dzieckiem, to jest dla mnie taka właśnie kwintesencja tej nutki przedsiębiorczości, umiejętności myślenia inaczej i kwestionowania tej rzeczywistości, która nas otacza. My w zasadzie przyjmujemy za pewnik to, jak problemy są dzisiaj rozwiązywane jakby w dobie Ubera, w dobie tanich linii lotniczych, w dobie Netflixów i Airbnb. Ciężko sobie nam wyobrazić, jak to było, kiedy ich nie było, a mimo to żyliśmy i w zasadzie przez dziesiątki, czasami lat nikt na tego typu pomysły nie wpadał, a w tej chwili trudno sobie wyobrazić świat bez tych usług czy produktów. I wydaje mi się, że kluczowym jest właśnie umiejętność po prostu wycofania się trochę z otaczającej nas rzeczywistości i kwestionowania czasami nawet bardzo, bardzo podstawowych rzeczy, które są już pewnego rodzaju nawet czasami tradycją. Dziękuję za spotkanie. Moim gościem był Michał Sadowski, założyciel i oczywiście dyrektor zarządzający Brand24. Michał, dziękuję.
Bardzo dziękuję.